tym nagraniu zajmiemy się omówieniem zapisu konfiguracji elektronowej dla pierwiastków z pierwszego okresu w układzie okresowym pierwiastków. Znajdują się tu jedynie dwa pierwiastki chemiczne – wodór i hel. Zacznijmy od atomu wodoru. Jego liczba atomowa wynosi 1, to mówi nam, że atom wodoru zawiera jeden proton. Jeśli mamy do czynienia z obojętnym atomem, to liczba dodatnio naładowanych protonów jest zrównoważona liczbą ujemnie naładowanych elektronów. Na powłokach elektronowych atomu wodoru jest jeden elektron. W takim razie naszym zadaniem jest napisanie konfiguracji elektronowej dla atomu wodoru, który zawiera w sobie jeden elektron. Jak myślisz, która powłoka będzie najlepsza dla tego elektronu? Najlepiej, by elektrony znajdowały się najbliżej jądra atomowego. Dzięki temu siła przyciągania ładunków różnoimiennych dodatniego protonu i ujemnego elektronu będzie możliwie największa. Elektron atomu wodoru znajduje się na pierwszej powłoce elektronowej, na powłoce K. Dla pierwszej powłoki elektronowej główna liczba kwantowa przyjmuje wartość N równe 1. Więc tak jak powiedziałam w jednym z poprzednich nagrań dotyczących liczb kwantowych, gdy n równe jest 1, to poboczna liczba kwantowa może przyjąć tylko jedną wartość – L równe 0. Jeśli L wynosi 0, to magnetyczna liczba kwantowa też wynosi 0. Poboczna liczba kwantowa mówi o tym, z jaką podpowłoką mamy do czynienia. Więc wychodzi na to, że w atomie wodoru jest tylko jedna obsadzona podpowłoka. Będzie to podpowłoka S. Zawsze, gdy L równe jest 0, mowa jest o podpowłoce S. Co więcej, gdy magnetyczna liczba kwantowa przyjmuje tylko jedną wartość, to znaczy, że podpowłoka jest zorientowana tylko w jeden sposób względem zewnętrznego pola magnetycznego. A to z kolei podpowiada, że na tej podpowłoce jest tylko jeden orbital. Omówiliśmy zestaw liczb kwantowych dla elektronu wodoru. Przejdźmy do zapisania jego konfiguracji elektronowej. Konfigurację możemy zapisać na przykład w sposób podpowłokowy i powłokowy. W sposobie powłokowym zapisujemy, ile elektronów znajduje się w danej powłoce. Mamy do czynienia z jedną powłoką, powłoką K, na której jest jeden elektron. Zapisuję symbol atomu wodoru z jego liczbą porządkową, a następnie po dwukropku podaję jedną obsadzoną powłokę i liczbę elektronów na tej powłoce w indeksie górnym, więc mam K1. Przejdźmy do zapisu konfiguracji elektronowej atomu wodoru w sposób podpowłokowy. W zapisie podpowłokowym pierwsze co podajemy, oczywiście zaraz po symbolu pierwiastka z liczbą porządkową, to numer powłoki. A numer powłoki zawsze jest równoważny z wartością głównej liczby kwantowej. N równe 1, więc mamy 1. Następnie zapisujemy symbol podpowłoki, na jakiej znajduje się elektron w obrębie danej powłoki. Podpowłoka S. I na sam koniec, w indeksie górnym, podaję liczbę elektronów na danej podpowłoce. Tu mamy do czynienia z jednym elektronem. Konfiguracja elektronowa dla atomu wodoru zapisana w sposób podpowłokowy wygląda następująco. 1s1. Istnieje jeszcze możliwość zapisu konfiguracji w tak zwany sposób klatkowy. W tym zapisie zaznaczamy orbitale jako pojedyncze kratki. Jeśli orbitale znajdują się na danej podpowłoce, to zapisujemy je razem, jeden obok drugiego. I tak dla atomu wodoru masz do czynienia z jednym orbitalem na podpowłoce 1s. Więc zapis konfiguracji w sposób klatkowy wygląda następująco. Na tym orbitalu elektron zaznaczyłam jako strzałkę. W tym przypadku zapisałam strzałkę z grotem do góry. To oznacza, że przyjęłam, że magnetyczna spinowa liczba kwantowa tego elektronu wynosi 1/2. Oczywiście, kiedy masz do czynienia z jednym elektronem, to nie ma znaczenia, czy zapiszesz strzałkę z grotem do góry, czy do dołu. Czy elektron ma magnetyczną spinową liczbę kwantową 1/2, czy też minus 1/2. Wiesz już, jak zapisać konfigurację elektronową dla atomu wodoru. Przejdźmy do kolejnego atomu, który znajduje się w pierwszym okresie układu okresowego pierwiastków, do atomu helu. Liczba atomowa helu wynosi 2. Więc w jądrze helu znajdują się dwa protony. W obojętnym atomie są dwa elektrony. Atom helu, podobnie jak atom wodoru, znajduje się w pierwszym okresie układu okresowego pierwiastków. Podpowiada to, że ma obsadzono tylko jedną powłokę. Powłokę K. Dla powłoki K główna liczba kwantowa przyjmuje wartość 1. N jest równe 1, więc poboczna liczba kwantowa jest równa 0.
L wynosi 0, a więc magnetyczna liczba kwantowa znów przyjmuje tylko jedną wartość – 0. W takim razie, podobnie jak atom wodoru, atom helu ma tylko jeden obsadzony orbital. Znajduje się on na podpowłoce S pierwszej powłoki. Jednak atom helu ma na tym jednym orbitalu dwa elektrony. Chcąc przedstawić te dwa elektrony, jeden rysuje ze strzałką z grotem skierowanym do góry, a drugi elektron jako strzałkę z grotem skierowanym do dołu. To skierowanie grotów do dołu i do góry podpowiada, że na jednym orbitalu elektrony różnią się magnetyczną spinową liczbą kwantową. Dla jednego elektronu ta liczba przyjmuje wartość 1/2, a dla drugiego minus 1/2. Dzięki temu, że omawiane elektrony mają różne wartości magnetycznych spinowych liczb kwantowych, jest zachowany zakaz Pauliego, zgodnie z którym w danym atomie nie występują elektrony o takich samych wartościach wszystkich liczb kwantowych. Zobacz, ten elektron ma następujący zestaw liczb kwantowych. Główna 1, poboczna 0, magnetyczna 0, magnetyczna spinowa 1/2. Natomiast drugi elektron opisują następujące wartości liczb kwantowych. Główna 1, poboczna 0, magnetyczna 0, magnetyczna spinowa minus 1/2. Podane elektrony różnią się między sobą magnetyczną spinową liczbą kwantową. Zakaz Pauliego został spełniony. Zapisz sobie jeszcze konfigurację elektronową dla atomu helu i sprawdź z moim zapisem. Zapis konfiguracji w sposób powłokowy wygląda następująco. Natomiast zapis konfiguracji elektronowej atomu helu zapisany w sposób podpowłokowy wygląda tak.